Nasz osioł był, jak to powiedzieć, w lesie. Pamiętam wysokie, bardzo wysokie drzewa. To, co pamiętam. I pamiętam też krzyk młodych ludzi. To, co pamiętam, to byli studenci, którzy pracowali w lesie, ścinali drzewa, ale nie wiedzieli, w jaki sposób te drzewa ścinać, i te drzewa padły, zamiast w odwrotną stronę, to padły na nich. Także masę było zabitych. Dlatego, że drzewa padły w odwrotną stronę, nie w tą stronę, co oni chcieli, żeby te, bo oni nie mieli wykształcenia, w jaki sposób. To byli studenci, to byli młodzi ludzie, chłopcy. Mój ojciec pracował w lesie, ścinał drzewa. To była jego praca, ścinał drzewa tak jak inni. Moja mama pracowała w lesie, ale nie była bardzo silna i ona nie chciała, ona uważała, że jeżeli będzie pracować w lesie, tak jak ona pracowała, to ona nie wyżyje. Więc co ona zrobiła? Ona sobie ucięła mały palec, połowę małego palca ucięła sobie, żeby ją zwolnili z lasu. Mały palec taki. I tak to pracowało. Tak jak mamusia myślała, więc ona później pracowała w kuchni. Już nie musiała w lecie pracować, pracowała w kuchni, dlatego że nie mogła w lecie pracować, bo nie miała jednego małego palca.